7 listopada. Jesteśmy kilkanaście, no może kilkadziesiąt kilometrów przed Monachium. Jest 6:30, widzicie, jeszcze ciemno. Coś przebija się, jakiś niebieskawy kolor, ale to tylko złudzenie w kamerze. Jedziemy dziś z panem Bartkiem, chyba najmłodszym naszym klientem dotychczasowym, bo 18-letnim. W tym roku będzie pisał maturę po Forda Focusa. No i jedziemy do Monachium, jak już wspomniałem. A kto jest z Monachium? Oczywiście, Robert Lewandowski. Mam nadzieję, że już wstawił wodę na kawę. Robert, jedziemy. Niedługo będziemy u ciebie. No i jak widzicie, już jest jasno. Jesteśmy już w Monachium. Byliśmy na kawie u Roberta. Macie, kochani, wszystkie pozdrowienia od Roberta. Niestety filmować nie mogłem, bo Ania była jeszcze w piżamie. W związku z czym, no macie tylko pozdrowienia. Jesteśmy na pierwszym punkcie. MK Automobile. Za chwilkę obejrzycie Focusa pierwszego, którego mam dzisiaj na rozkładówce. No i mamy go. Jak widzicie, z tyłu wgniota. Błotnik przytarty. Klapa tył na pewno była malowana. Wskazania po 300. Zaraz sobie zrobimy jazdę próbną. Rzut oka na kartkę. Wrzesień 2002, pierwsza rejestracja, 128 tysięcy, benzynka, manual, 101 koni, 1.6, 1990. Ponoć ma książkę serwisową, którą sobie zaraz obejrzymy. No i w ogóle tam kolega poszedł po klucza, otworzymy auto, przejedziemy się nim, zobaczymy, jak pracuje. Nie wiadomo, z koni do czego, czemu odbieram z ludzem, nie? Za chwilę się pracuje się klucza, bo to jest książkę serwisową. No ale za dużo wpisów nie ma. Mamy pierwszy na 21 tysięcy, drugi na 47. Tutaj mamy na 72. Nie wiem, co to za część. I ostatni, jak widzicie, w 2011 roku. W lutym. Czyli prawie 4 lata temu. 88 tysięcy, teraz ma przejechane 128. Niby ok. Ale czy na pewno? Lekko zapuszczony fotel. I tył. No i mamy drugi egzemplarz na tej samej ulicy, Bodensee-Strasse. Tam numer 40, to chyba 225. Tamtego pan Bartek sobie na razie odpuścił. Jak widzicie, przetarte drzwi.
jest jakaś nieznaczna różnica na lakierze między błotnikiem a drzwiami kierowcy. Nie wiemy, czy to jest złudzenie, bo różnica jakby była, ale wskazania wynika nic nie pokazują. Być może drzwi całe były wymienione, ale szyby się zgadzają, numery są takie same. Też 1999, już tu była troszeczkę więcej przebiegu, 2004, 1.6. Młodszy, więcej przebiegu, wymieniony ma rozrząd. Ponoć też serwisowany, zaraz tą książkę sobie obejrzymy. Tak myślę, wygląda w środku, dużo lepiej, no ale niestety. Duże spadki napięcia, co prawda samochód odpala, no ale aż wyświetlacz cały miga, takie są spadki napięcia w samochodzie, no, ciężki do zgryzienia. Tutaj Turek utrzymuje, że to tylko kwestia akumulatora, no ale tutaj najwyraźniej nie działa rolowanie. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Widzicie, jak światło miga? A wyświetlacz, widzicie? No, świeci się akumulator. Poduszka też się zapala. Die 1870 eingesetzt worden war, weil man sich schon damals den Erhalt der Fischgründe in der Nord- und Ostsee sorgte und einer drohenden Überfischung vorbeugen wollte. Hensen sei also von einer politisch-ökonomischen Fragestellung ausgegangen, erklärte die Medizinhistorikerin Brigitte Loven, die 1989 eine Wanderausstellung zum 100. Nie wiem, czy rozumiecie, co mówi ta kobieta w radiu. Nawet ona twierdzi, żeby nie kupować tego Focusa. No, Turek twierdzi, że alternator został wymieniony na nowy. Zgania na akumulator, ale to powiem główną prawdę. Mimo bólu, jeszcze ta świecąca poduszka. Mimo bólu, proszę Państwa, no, mimo bólu Bartka, no, niestety musimy odpuścić to auto. Nie ma żadnych szans, jeszcze są znikomy, że dojedziemy do Polski. Na kołach. No, niebieski skreśliliśmy, jak sam widzieliście. Wróciliśmy do pozycji numer 1. I tu Bartek się mocno zastanawia nad zakupem tego auta. Powiem wam, że pojeździliśmy nim trochę. No jest sprawny technicznie, oprócz tego zapoziałego kabla, który nie wiadomo do czego służy. To wszystko jest ok. Tutaj widać jeszcze dopiero, że błotnik był mocno trzaśnięty, znaczy obtarty, i ktoś tutaj sprayem próbował to zamalować. Wygląda jak wygląda. Dla Bartka to nie stanowi, bo i tak jest bardzo młodym kierowcą. 2-3 miesiące temu dopiero zrobił prawo jazdy, więc pewnie auto jeszcze nie jedna przygoda czeka. Tym bardziej we Wrocławiu, gdzie jest duży ruch. W związku z tym te obtarcia wszystkie nie robią na nim wielkiego wrażenia. No i auto kupione. No tak jak widzicie. Z tym boczkiem można jeździć, hamulce do przeglądu, wiązka z przodu do zrobienia. Co tu jeszcze? No właściwie nic. ...106. To nasz numer, 250 to nasz pokój. Gdzieś Bartek za tą mleczną szybą załatwia tablicę. Dziś dobra cena, 65 euro za komplet tablic z ubezpieczeniem. 13 euro za nalepki legalizacyjne. Czyli łącznie 79 euro, 78. Bardzo dobra cena. Fokus już na tablicach. Szatańskie 11, 11, 14.
I dwie siódemki na końcu? Cokolwiek to znaczy? Z przodu niespodzianka. Te same numery? No i zaraz odjeżdżam do domu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, nie wiem, czy mówiłem o cenie. Może zapomniałem. 1650 euro. Cena ostateczna. I taka właśnie jest tam uiszczana. Może nawet dojrzymy. Jak się nazywa? Niehaber MK. MK Automobile w Monachium.